Siemaneczko, w dzisiejszym projekcie słowo. Dzisiaj mamy Ewangelię Jana, rozdział 3, werset od 14 do 21. Dzisiejszy fragment jest o miłości Boga do nas, o totalnej miłości Boga do nas i o tym, czym i jaki jest powód, powiedzmy, potępienia. A więc na porządku przeczytam fragment i później powiem o nim trochę. A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak też musi być podwyższony Syn Człowieczy. I tu się zatrzymam. A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, to już tłumaczę, o co z tym chodzi. Bo była taka historia w Biblii, gdzie Bóg kazał Mojżeszowi powiedzmy, stworzyć takiego miedzianego węża, wyższyć go na jakiejś górze i każdy, kto na niego spojrzał, został uzdrowiony z jadu węża, bo wcześniej Izraelitów węże pogryzły, więc Bóg kazał stworzyć węża miedzianego. No i później zostali oni uzdrowieni. Tak też musi być podwyższony Syn Człowieczy. No to ogólnie to wszystko opowiada Jezus i tu chodzi moim zdaniem Jezusowi o to, że On umrze na krzyżu, że będzie też wywyższony. Aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne. Czyli po to właśnie Jezus umrze na krzyżu, zostanie wywyższony, aby każdy z nas miał życie wieczne. Każdy, kto uwierzy. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I tu też się zatrzymał na chwilę. I to jest właśnie opowieść o wielkiej miłości Boga. Bogu nie chodzi o to, żeby ktoś z nas był potępiony, żeby trafił do piekła. Tylko Bogu naprawdę zależy na naszym zbawieniu. Mega. To, że Jezus umarł na krzyżu, to jest właśnie wyraz tej miłości. Mu chodzi jedynie o jedno. Chodzi mu o to, żebyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy mieli wieczne szczęście. I to też może odpowiadać na pytania, niektóre wątpliwości albo twierdzenia, że Bóg jest zły, a tak naprawdę nie jest. Sam Jezus mówi to, jak jest. Sam Jezus. Więc Jezus za żadne skarby nie chce nas potępić. Nie chce, żeby każdy z nas był potępiony. On nam chce dać życie wieczne, szczęście. Szczęście i w niebie, ale też tu na ziemi. Tu na ziemi. On naprawdę nas kocha. No i teraz będzie o przyczynie potępienia. Ale już wiemy jedno, że Bóg za żadne skarby nie chce, żeby ktoś był z nas potępiony. W ogóle mam taką nadzieję, że w piekle wiem, że jest możliwość piekła, ale mam taką nadzieję, że naprawdę jakoś się udało, że w piekle nikogo nie ma. I mogę tak sądzić. Mogę mieć taką nadzieję. To jest zgodne z nauką Kościoła. Jakby coś. I później czytamy o przyczynie tego potępienia, co może być przyczyną potępienia. A taka jest przyczyna potępienia. Światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały potępione. Kto zaś postępuje zgodnie z prawdą, podchodzi do światła, aby pokazać, że działa po
Bożemu. I tu mamy przyczynę potępienia, tak, przyczynę tego i też jak powinniśmy postępować i jak nie powinniśmy postępować. No to na początku odpowiemy sobie na pytanie, co jest przyczyną potępienia. No to tak wszystko się zaczyna tak naprawdę od zła, od jakichś naszych czynów złych. I później jakby robiąc to zło, tak naprawdę sami się potępiamy, bo później, jeśli czynimy zło, to nie chcemy pójść do tej światłości, do Jezusa, do Boga, bo się boimy, że nas Bóg osądzi i potępi te nasze złe czyny. A jak już wiemy, Jezus jakby chce naszego zbawienia. On chce dla nas jak najlepiej. I przez to, że czynimy te zło, to tak naprawdę sami siebie potępiamy, bo się boimy prawdy. I to jest tak naprawdę przyczyną potępienia, że my się boimy prawdy o nas samych, jaki jesteśmy, a Bóg nam zawsze mówi prawdę, jaki jesteśmy. Więc jak powinniśmy postępować? Powinniśmy właśnie nie bać się tej prawdy. Powinniśmy czynić dobro i postępować zgodnie z prawdą i iść z tym do Boga, z tym, żeby Bóg nas po prostu tak osądził, powiedział o nas samych prawdę, bo tak naprawdę Bóg mówi o nas prawdę i to jest cudowne. A my chcemy dążyć do prawdy, tak? No. No i tak, my właśnie powinniśmy szukać tej prawdy i wtedy nie będziemy w żadnym stopniu potępieni, jak będziemy szukali tej prawdy i Bóg nas będzie czyścił z tego wszelkiego zła. Więc no, nie powinniśmy bać się prawdy o sobie, a jak już wiemy, Bóg chce naszego zbawienia, czyli chce do nas jak najlepiej. On nikogo nie chce potępiać. Tak. I przez to, że będziemy chodzili z tym, będziemy czynili dobrze i będziemy chodzili z tym jakby z tą intencją czynienia dobrze do Boga, wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest naprawdę dobrze, dobre i będziemy wiedzieli, czy działamy po Bożemu. No. I to jest naprawdę cudowny fragment, wam powiem. Naprawdę dużo wyjaśnia. Mówi o miłości Boga do nas, która jest naprawdę cudowna. Sam Jezus tak mówi. To by było na tyle z dzisiejszego projektu Słowo. Dzięki za wysłuchanie. Życzę wam Bożego dnia, udanego i pamiętajcie, czyńcie dobrze, nie bójcie się prawdy i wtedy nie będziecie w żadnym stopniu potępieni i z Bogiem. Pa!